Wszystkim znowu po 7. Dalszy ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, idziemy do Nulb. Miasteczko, o dziwo, jest mniejsze niż Homelet. Więc nie powinniśmy tu mieć aż tyle gadania co w Homelet. Ale jest dosyć specyficzne. Światło świętego Cuthberta jeszcze nie zaświeciło nad tą ponurą krainą. Dobra. Czego widzimy cię jako monstrualny szczur? Tak, czasami nazwy się bagują. Dobra. Pan Kunko mówi, że podoba mu się lokalizacja. Dobra, nie wiem od czego to zacząć. Bo tutaj jest gość, z którym mamy pogadać. Halo? Dobra. Możemy tutaj lightem chyba chodzić. Starszy, żelasty mężczyzna z hakiem zamiast jednej dłoni przygląda ci się uważniej. Czego chcę? Jestem Light, a ktoś ty... Żartuję, nie będę tak robił. Nie twój zasmarkany interes, nie wściubaj jej nosa w nie swoje sprawy, a teraz idź precz. Zawracasz mi tylko głowę. Jestem tu pierwszy raz, mogę ci jakoś pomóc? Pomóc? Mi? Nie ma szans, chyba że poradzisz coś na ten przeklęty ból zęba. Przykro mi, nie wiem jak. Nikt nie w zasadzie nie potrafi ci pomóc? Jest taki jeden. Rzeczny pirat imieniem Bertram. Zawsze chodzi wystrojony. Podobno umie leczyć zęby. Ale zdziera z człowieka ostatnio koszulę. Nie stać mnie na niego. A nikogo innego tu nie ma. Nie masz dość pieniędzy? Głupia sprawa. Moja gildia każe mi zbierać pieniądze od tej cyganki Mony. Ale Mona została obrabowana i nie ma ani grosza. Ja dostaję procent od tego, co uda mi się zarobić. Cóż, chyba mogę porozmawiać z Moną, może zdołam jej jakoś pomóc. To bardzo miło z twojej strony, nieznajomy. Bardzo szlachetnie. Masz tu sztukę złota za pomoc. A teraz idź już sobie. Żegnaj. Dobra, to takimi questami się będziemy tutaj zajmować. Dobra, teraz musimy znaleźć Monę. Pamiętam, gdzie ona była. Tutaj czy... Chyba nie tutaj. Z tego co pamiętam, to jest karczma, w której rabują ludzi. Więc może później tam pójdziemy. Dobra. Przechodnie nie są zbyt rozmowni. Witaj. Czy to ty jesteś Mona? Nic już nie zostało. Zabraliście mi cały dobytek, złodzieje. Zostawcie mnie wreszcie w spokoju. Nie zamierzam cię okraść. Co się stało? Tfu! Wybacz się, jeżeli nie jesteś złodziejem. Dawno już nie spotkałem przyzwoitej osoby. Nazywam się Mona. Czego ci trzeba? Wyglądasz jakbyś sporo przeszła. Czy mogę ci jakoś pomóc? Ba, czemuż to taki przystojny kawaler miałby pomagać starej, głupiej Monie? Wyglądasz na kobietę o wielu niezwykłych talentach. Może później ty pomożesz mnie? A teraz powiedz mi, jaki masz problem? Pewnie masz rację, pomóż mi. Jak ja pomogę tobie, jestem mistyczką, potrafię zobaczyć przyszłość. Muszę jednak mieć swoją kulę, bez niej nie wywróżę. Co się z tą swoją kulą? Musiałam zamknąć interes. Kiedyś miałam całą rzeszę pracowników. Pewnego dnia hultaj niezadowolony z naszych usług ukradł w nocy moją kulę. Kula sach. Bez niej nie mogę pracować, a już ci o tym mówiłam. Kto ukradł tę kulę sach? Sądzi, że go nie znam, ale ja cały czas go widzę, nawet bez mojej kuli. Nazywa się Miki. Przychodzi tu w nocy, choć mieszka w Homelet. Jego ubrania przesąknięte są wonią piwa. Chyba jest piwowarem. Znam go, pójdę z nim porozmawiać.
Twoje przeznaczeniem jest to znaleźć go i zwrócić mi moją kulę. Niech ci Rychlisz prowadzi. Super. Dobra. Light. Co mogę dla ciebie zrobić? Witam, jestem Light. Miło cię poznać. Jestem Serena. Mogę ci w czymś pomóc? Nie pasujesz do tego miejsca. Skąd się tu wzięłaś? Od lat szukam mojej siostry Riany. Po drodze zaciągnęłam wiele długów, których nie mogłam spłacić. Na szczęście w Nalg spotkałam Monę, która przygarnęła mnie i spłaciła wszystkie moje długi. Wiele jej zawdzięczam. Czy mogę ci jakoś pomóc? Sądzisz, że jestem bezradna? Zapewniam cię, że świetnie sobie radzę. Znajdę jakiś sposób, aby zapłacić Monie. I znajdę go sama. Ile jesteś jej winna? Nie wydaje mi się to prawdą, ale Mona twierdzi, że zainwestowała we mnie 500 sztuk złota. Nie mam pojęcia, jak mogłabym spłacić taką sumę. Może uda mi się coś załatwić z Moną. Porozmawiam z nią przy najbliższej okazji. Nie proszę cię o pomoc w spłaceniu Mony, chociażby dlatego, że w zamian mogę zaoferować jedynie swoją wdzięczność. Twoja wdzięczność z pewności wystarczy, Serena. Znaczy, w sumie moglibyśmy ją odkupić i wziąć do drużyny. Ciekawe, kim jest właściwie. Bo w sumie tak, bo do końca nie wiemy, jakie klasy mają nasi bohaterowie niezależni. Będziemy musieli to jakoś wywnioskować z tego, co ona ma. Dobra, zobaczmy, z ciekawości. Chcę z tobą porozmawiać o Serenie. Serena? Nie ma z niej pożytku, za mało pojętna. Z wielką chęcią bym ją sprzedała, ale kto kupać taki towar? Chcesz ją? Nie lubię niewolnictwa, dlatego zapłacę ci za jej uwolnienie. Tanio ci jej nie sprzedam, jej utrzymanie sporo mnie kosztowało. Chcę za nią 500 sztuk złota. Może dzięki tym pieniądzom da mi się znowu rozkręcić interes. Mamy tyle, stać nas. Dobra, tak tyle mogę ci zapłacić za Serenę. Daj złoto. Mój los nareszcie się odmieni. Mój zresztą również. Możesz wziąć Serenę, należy do ciebie. O co ci chodzi tym razem? Dobiliśmy z Moną interesu. Teraz należy do mnie. Nie. Mona zwróciła ci wolność. Nawet nie spodziewałam się tak dobrych wieści. Niebiosa mi cię zesłały. Czas odzyskać niezależność. Czemu nie chcesz ze mną iść? Chociaż nie jestem takim niespokojnym duchem jak moja siostra, z chęcią przyłączyłabym się do twojej grupy. Mam już dość na... Z chęcią przyjmę twoją pomoc, Serena. Dobra, kim jesteś? Trzeci poziom. Nie masz żadnych zaklęć. Jesteś łotrzykiem. Dobra, masz znajdowanie pułapek, finezja w walce. No i to w sumie tyle, no. Co tam więcej, no. Masz jakieś skille, no. Sorry, mamy już łotrzyka. Czego ci potrzeba? Dobrze, odejdę. Dobrze mi się z tobą podróżowało. Może teraz odnajdę wreszcie swoją siostrę. Żegnaj. Żegnaj, Sereno, powodzenia. Ciekawe, czy by potem jeszcze jakąś kasę brała. Może to jest nawet pomysł, zamienić ją z łotrzyka na nią, żeby nie mieć darmo zjada, który podbiera nam kasę. 119 platyny, to jest 1000 sztuk złota. Wiecie co? Obiecuję wam, pod koniec naszych przygód Penrock dostanie obuchem w łeb i obudzi się w samych majtkach. To taka karma. Dobra. Zacznijmy zwiedzać trochę budynki, chociaż tutaj chyba z tego co pamiętam to nic nie ma. Ruszam. O nie, ktoś jest. Zielarka. Witam w sklepie zielarskim Matki Skręg. W czym mogę ci pomóc? Chcę coś kupić. Co możesz mi zaoferować? Dla ciebie coś specjalnego. Zioła lecznicze i mikstury. Chyba mam to, czego ci potrzeba. Co możesz mi powiedzieć o Nulp? Uważaj na siebie. Sporo tu istot, które prędzej wsadzą ci nóż między żebra, niż wskażą drogę do najbliższej gospody. Siedź cicho, a wszystko będzie w porządku.
pod żadnym pozorem nie koncentruj na sobie cudzej uwagi. Teraz już idź. Powodzenia! Iść dokąd? Przecież już udało mi się oczyścić twierdzę na bagnach. Tak więc to ty. Słyszałam o tobie co nieco. Powiem ci coś, tylko nie wywołaj tu żadnej burdy. Mówi się, że do starej świątyni pierwotnego zła powróciły ciemne moce. Zaznaczę jej położenie na twojej mapie. Sądzę, że trzeba ci skierować kroki właśnie tam. Muszę już się pożegnać. Okej, nawet tego nie wiedziałem, że można tak łatwo dostać położenie świątyni. W każdym razie... Tam w sklepie zielarskim matki skręg. W czym mogę ci pomóc? Ciekawie gada w sumie. Wyglądasz na osobę bywałą. Możesz mi powiedzieć coś ciekawego o tej okolicy? Mogę co nieco wiedzieć, ale tę wiedzę zachowuję dla siebie. I ty lepiej rób to samo. Znajdują się tu jakieś ciekawe przygody? Przygoda? Dużo przygód tu już nie zostało. Nie po tej wielkiej bitwie w okolicy. Jakiej bitwie? Chyba nazwali ją bitwą na polach Emridi. Zło lało się z dobrem. Matka Skręg dużo zarobiła. Chyba nawet nie wiem, kto wygrał. Wystarczyło, że handel szedł dobrze. Dużo leczenia. A, żegnam. Witam w sklepie zielarskim. Dobra, w sumie ciekawie gada. Zobaczmy, co jeszcze ma do powiedzenia. Mogę co nieco wiedzieć, ale tę wiedzę zachowuję. Gdzie to można się zatrzymać? Obawiam się, że żaden z okolicznych lokali nie zasługuje na rekomendacje. Chyba, że uda ci się przekonać Prestona do sprzedaży jednej z jego chat. Strzeż się. No, dziękuję za ostrzeżenie. Witam w sklepie. Mogę co nieco wiedzieć, ale tę wiedzę zachowuję. Dobra. Witam w... dla ciebie coś specjalnego. Zioła lecznicze i mikstury. Dobra, pokaż co masz. Chwileczkę. Ten klient był pierwszy. Teraz możemy handlować. 6500 sztuk złota za zwój żywienia martwych? To chyba jednak jest skrzeszenie. Laska życia. Okej. Okay. Szczęście już mamy zwój. Jeden zwój z ożywienia martwych. Mam nadzieję, że więcej nie będziemy potrzebować. Leczenie powierzchowne, leczenie średnich ran, czy masz jakieś czary maga? Chyba nie za bardzo. Dobra. Ja mam nadzieję na jakieś czary maga sensowne. Jak sobie życzysz? Ja już Berni żadnych nie posiadał. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. To był chyba kowal, co? Natychmiast. Halo? Nie, tutaj nikogo nie ma. Nikogo ani nic. Da się zrobić. Panie Kunkun, cicho. Czeladnik kowala. Gdzie kowal? Czego chcę? Nazywam się Light. Kim ty jesteś? Jestem czeladnikiem u Otisa. Rozumiem, uczysz się kowalskiego fachu? Tak, wiem też sporo o samym Otisie. Co masz na myśli, chłopcze? Daj mi 500 sztuk złota, powiem ci, gdzie mój szef ma swoją skrytkę na kosztowności. Sądzę, że Otis chętnie się o tym dowie. Nie, słuchaj, może się dogadamy. Może obniżę cenę do połowy, co? Tylko 250 sztuk złota i powiem ci wszystko. Muszę to przemyśleć. Dobra, gdzie jest ten notis? Witam, czym mogę służyć? Jestem Light. Witaj, jestem Otis, miejscowy kowal. Należysz do poszukiwaczy przygód? Tak, czemu pytasz? Zastanawiałem się po prostu, czy zamierzasz badać tę starą świątynię. Tak, badam to miejsce. Czemu ty się tym interesujesz? Za młodu byłem najemnikiem. Żywot poszukiwacza przygód nie jest mi więc obcy. Nigdy jednak nie dorobiłem się pokaźnego majątku. Zostałem więc kowalem. Niestety ostatnio interes idzie bardzo kiepsko. Chętnie wyruszyłbym na jakąś wyprawę. Chcesz do mnie przyłączyć się? Przyłączyłbym się do twojej grupy, ale brakuje mi pieniędzy na ekwipunek. 175 sztuk złota powinno wystarczyć. Nie interesuje mnie to. Wróć, jeśli zmienisz zdanie. Co chcesz wiedzieć? Hmm.
Witaj, co mogę dla ciebie zrobić? Zaczekaj, Dobra, o, ma jednak sklep. Myślałem, że już nie ma sklepu. Dobra. No, już jestem do twojej dyspozycji. Co my tu mamy? Doskonały napierśnik, doskonałe zbroje, doskonała zbroja półpłytkowa, KP plus 7. To byłaby nawet upgrade dla Elmo. Plus 1 KP. Ale nie. Wydawanie 1000 sztuk złota plus 1 KP nie jest zbyt ważne. Doskonały miecz oburęczny, to byłoby całkiem niezłe dla Sola. Ale moment, czy masz może coś lepszego? Doskonały długi miecz. Masz jakieś bronie plus 1? Doskonały topór. Glewia. Doskonała partazyna. Dobra, zastanawiam się. Ciężka buława. Toporek. Doskonały długi miecz byłby upgrade'em dla Mugo. Przynajmniej wtedy, kiedy potrzebuje miecza. 400 sztuk złota. Doskonały miecz oburęczny też nie jest głupi pomysł dla Sola. Przynajmniej wtedy, kiedy nie walczy półpiką. Pytanie, czy partazyna ma również duży zasięg? Możemy to zobaczyć? Broń. Broń żołnierska. Nie. Broń prosta. Nie. Przydałby się jakiś topór krasnoludzki też. Momencik. Partyzana. Ekwipunek, broń. Nie ma partyzany, nie widzę. Aglewia. Ma odległych o 3 metry. A to jest zwykła glewia. Cóż, musielibyśmy wydać 400 sztuk złota i zobaczyć, czy to ma zwiększony zasięg, czy nie. Bo jeżeli ma, to by się przydało lepiej niż pół pika. Glewia ma lepsze obrażenia niż pół pika. Więc sama glewia byłaby upgrade'em. Glewia chyba też ma zasięg większy. Tak. Dobra, to ma 2 do 8 i ma plus 1 do trafienia. Czy chcemy po prostu glewię? To ma 1 do 10. Weźmy glewię. To już nie będzie nam potrzebne. Dobra, czy chcemy ten upgrade dla Mugo? Zbyt często nie korzystasz z miecza, ale... Ale czemu nie? Miej coś od życia. Doskonały długi miecz, trzymaj. Zbroi nie upgrade'ujemy. Czy coś jeszcze więcej chcemy? Chyba nie. Aktualnie mogę się zastanowić, wymienić topór oburęczny na doskonały miecz. Aby nas to kosztowało. Albo plus 1 do trafienia. Zróbmy tak.
trzymaj miecz. Zresztą 2K6 jest troszkę lepsze niż 1K12. Dobra. Tak, co do Otisa, on jest chyba wojownikiem na 10 poziomie. Ogólnie przyłączyć go do drużyny to nie jest zły pomysł. Ale nie, ale... Już mamy wystarczająco ludzi. Coś tu więc jeszcze więcej mamy. Jakieś domostwa. Dobra, jakby to Mugo powiedział. Nic tu nie ma. Mugo powiedz coś. Nie, nie da się sprowokować do mówienia. Dobra. Z boską wolą. Nic tu nie ma. Dobra. Jeszcze tutaj mamy kawałek miasta do zwiedzenia. Gdzie idziecie? Znajdowanie ścieżek w tej grze. Preston, właśnie. Było wspomniane, że ty masz jakąś chatkę na sprzedaż. Dobra. Musielibyśmy wrócić się do Homeland i pogadać z tym Mikim. A ty, jest jeszcze jakaś chatka? Ruszam. Coś tu jest? Nie? Dużo opuszczonych budynków. Natychmiast. W tym mieście. Tak jest. Hirat. Miło mi cię poznać. Jestem Bertram, pirat rzeczny. A, witaj, również miło cię poznać, jestem Light i szukam przygód. Jak to jest być prawdziwym piratem? Dobrze? Żywot pirata to ciągłe podróże, choć przeważnie i tak kończę w Nalb. Tolub zazwyczaj zabiera mnie wszędzie ze sobą. Opowiedz mi o Tolubie. Tolub jest dobrym panem, choć czasami bywa niesprawiedliwy. A więc pracujesz dla Toluba? Właściwie to u Toluba jestem najzwyklejszym majtkiem. Potrafię też leczyć zęby, a wierz mi, piraci to dopiero mają problemy z uzębieniem. Czemu piratom psują się zęby? Większość piratów nie odżywia się prawidłowo. Prędzej czy później każdy dostaje strasznej próchnicy. Mam swoje sposoby na jej zapobieganie. Potrafię również wyrwać zepsuty ząb. Masz czas jeszcze na kilka pytań? Czym mogę służyć? Wydaje się, że nie pasujesz do tego towarzystwa. Właściwie to u Toluba jestem najzwyklejszym majtkiem. Potrafię też leczyć zęby, a wierz mi, piraci to dopiero mają problemy. Preston ma problem z zębem. Może zechcesz mu pomóc? Głupiutki stary Preston? Nie ma pieniędzy, jest zupełnie spłukany. Nie mogę pracować za darmo. A co jeśli za niego zapłacę? Czemu ktokolwiek chce pomóc temu staremu próchnu? Przepraszam, ale nie przyjmę tych pieniędzy. Jeśli chce, żebym zajął się jego zębem, musi sam na to zapracować. Tak, nie ma po prostu prostego wyjścia. Po prostu, graczu, zrób tego questa, nie możesz po prostu im zapłacić. Pozwolisz, że zadam jeszcze kilka pytań. Czym mogę służyć? Powiedz mi o to lubię. Tolub jest dobrym panem, choć czasami bywa niesprawiedliwy. Wygląda na twardziela, lepiej go nie denerwować, co? Czasami okropnie się wścieka, a wtedy jestem jego chłopcem do bicia. Staram się nie brać tego do siebie, ale potrafi stłuc mnie na kwaśne jabłko. Ostatnio złamał mi 3 żebra. Ledwie mogłem oddychać. Czy zechciałeś udzielić mi odpowiedzi jeszcze kilka pytań? Mogę służyć? Chyba w sumie tyle. Nie wiem, czy coś więcej możemy od niego zdobyć. Dobra, co z tym Tolubem? Zdaje się, że ten Tolub chyba ma jakieś zadanie do zrobienia. Wyglądasz mi na kogoś lepionego z innej gliny niż ta hołota, która się tutaj połąta. Dzięki.
Nazywają się Grud Zezowaty. Jestem Light. Twardy, uprzejmy, ostrożny. Sądzę, że masz talent do pewnych spraw. Czy mogę cię prosić o przysługę? No, o co chodzi? Nieopodal stąd, w rzece Idris, żyje sobie spora niszczulka. Jeżeli uda ci się ją złapać i przynieść do mnie, dam cynk okolicznym ludziom, że porządny chłop z ciebie. A to oznacza większy szacunek i niższe ceny. Nie wygląda mi to na zbyt trudne zadanie. Pokaż mi tylko, gdzie najlepiej szukać tej ryby. Świetnie! Zaznacza ci to miejsce na mapie. Powodzenia. Spoiler alert. To nie jest takie proste, jak on próbuje to sprzedać. Ahoj, chłopcze! Witaj, jestem Light. Ahoj, rozmawiasz z Tolubem, hercz tutejszych wilków morskich. Więc jesteś przywódcą rzecznych piratów. Nie inaczej, przyjacielu, oczekiwałeś patentu kośla korsarskiego, czy jak? Jakie licho, musiałbym pozabijać innych obwiesi spod czarnej bandery i zabrać im statek. Tak się zostaje piratem, chłopcze. Rozumiem. Wyglądasz na twardą sztukę, młody. Walczymy tu o ciężkie dzuboliony. Dzubony? O ciężkie dublony? Dublony, okej. Okay. Więc może powinieneś spróbować je zgarnąć. Walczycie co wieczór w tawernie? W rzeczy samej, przyjdź tam wieczorem, jak myślisz, że dasz mi radę. To może być problem na razie, więc na razie tego nie róbmy. Jeszcze jesteśmy trochę za chudzi w uszach. A właśnie a propos tego kawno żebraka. Ruszam. Można, są jeszcze inne postacie, które można było zrujnować finansowo w trakcie wykonywania zadań w Homeland i one też by się tam pojawiły jako żebracy, kiedy mi się skończyło ich linię zadań. Dobra, co my tutaj mamy? To nic, zbir. Mężczyzna. Właściciel, no jakoś masz magiczną dzidę. Ej tam, nieznajomy. Co to za miejsce? To tawerna przewoźników i targ Nulp. Ja jestem Skole, właściciel tego przybytku. Jeżeli czegoś ci trzeba, to powiedz tylko słowo. To miejsce wygląda niezbyt bezpiecznie. Czy to w tej tawernie jest niebezpiecznie? Cóż, wszystko zależy od tego, czego szukasz i jak bardzo ściągasz na siebie uwagę. Jeszcze się taki nie urodził, co by mnie zapędził w kozi róg. Co możesz na to dostać? Mam tu jedną niezbyt suchą robótkę, ale nie wiem, czy się do niej nadajesz. Mało mnie ona obchodzi, mam jednak kilka innych pytań. Czy jest pan zainteresowany wymianą? Proszę poczekać na swoją kolej, bla bla bla. O, ma jakieś zwoje. Otwarcia, niewidzialności, lisi przebiegłości. Lisza przebiegłość. Czy ty już umiesz liszą przebiegłość? Choć o zwinność umiesz, lisiej przebiegłości nie umiesz. Poprosimy jeden zwój lisiej przebiegłości. I woda święcona. 32 sztuki złote. Płaszcz odporności plus 1. Skarabeusz odporności na trucizny. Rękawice zręczności plus 4. Przybornik mistrza złodziei. Ciekawe rzeczy masz. 20 tysięcy. Drogo. Wodę święconą kupimy. Może się przydać w świątyni. Skarabeusz odporności na trucizny. Mech. Płaszcz odporności plus 1. Nie. Dobra. No, ciekawe rzeczy. Dobra, Lavos. Spróbuj skopiować. Natychmiast. Sukces, super.
Co my tutaj mamy? Nic więcej. Co ma być? Co taka miła dziewczyna robi wśród takich górów? Wyraźnie zadowolona z komplementu. Nie tak głośno, mój Torup mógłby ci usłyszeć. Mam na imię Lodris i jestem tu barmanką. Czym mogę ci pomóc? Nie obchodzi mnie żaden Torup, pragnę cię. Nieważne. Zwój błyskawicy. Również może się przydać. Mniejsze krawasze łucznictwa. Krawasze pancerza plus 3. Drogie rzeczy. Różdżka leczenia lekkich ran. To również mogłoby się przydać. Krótki miecz plus 1, sztylet plus 2, rękawice zręczności plus 2. Trochę tańsze. Piwo. Pierścień ochrony plus 1. Różdżka leczenia lekkich ran nie jest zbyt droga. O, może się przydawać w różnych sytuacjach, to może ją weźmy. Dobra. Pytanie, czy Lavos możesz już nauczyć się błyskawicy? Możesz. Trzeciego poziomu, dobra. Wywoływanie. To miał pod uwagę. Dobra, poza tym to chyba tyle. Z boską wolą. Tyle tutaj. Jest jeszcze tawerna, w której okradają ludzi. Tutaj. Na razie do niej nie zaglądajmy. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Z boską wolą. Z boską... Jak sobie życzysz. Natychmiast. Dobrze. Cokolwiek? Nie. Pan Kunkun jest bardzo podekscytowany, widząc takie opuszczone domy. Tutaj? Natychmiast. Też nic. Dobra. Dobrze. Zejdźmy może, wróćmy do Homeland. Znajdźmy tego Mickiego. I zajmijmy się tą sprawą. I co poza tym? Zobaczymy. Że od Prestona możemy tutaj, będziemy mogli tutaj wywalczyć domek. Dobra. W tym razie mamy już lokalizację świątyni. I tak. Hobgoblin. Walczmy sobie. Tak, mając lokalizację świątyni, chyba moglibyśmy tam po prostu pójść i już zająć się tym głównym wątkiem, bo nic chyba dużo więcej nie potrzebujemy w tej grze zrobić. Dobra, Elmo. Ciap, Hobgoblina. Ładnie. Kto oberwał? Lavos. Dobra, Lavos, tak. Poruszanie się, krok pięciostopowy, żeby wyjść z jego strefy. Jak to się nazywało? Nieważne. Dobra, a poza tym uśpienie. Jak sobie życzysz. Dobra. Pytanie, czy ty masz migoczące barwy zapamiętane? Nie. Chyba ci wezmę następnym razem. Dobra. Zajmijmy się tymi, którzy się nie pospali. Powodu muzyka się wyłączyła. Magiczny sztylet jakiś masz. Czy ty sprzedałeś krótki miecz plus jeden, który ci dałem? Ożeż ty mendo jedna.
Nic nie możesz dać człowiekowi. Co za drań. Dobra, będziesz musiał walczyć, nie wiem, tym magicznym sztyletem. Już nie wiemy, co on robi. Oczywiście. Dobra. Weź glebię i zobaczmy, jak ona działa. Nie najlepiej. Dobra, Mugo, możesz użyć swojego doskonałego miecza. Miga z pół obrotu. Pan Kun. Dobra, ty coś możesz zrobić? Może nie. Dobra, coup de gras to jest akcja całorundowa, więc nie będziemy mogli zrobić. Dobra. Ofensywne coup de gras. Dobra, pytanie. Któryś z nich jeszcze śpi? Tak, ten jeszcze śpi. Ofensywne coup de gras. Natychmiast! Ruszam! Dobra, lekka buława. Możemy nie w stanie strzec sprzedać za jakąś kasę. Niezbyt dużą, ale zawsze jakąś. Oszczep mieli. Oszczepem chyba można rzucać. Jak rozkażesz. Ruszam! Tak jest! Dobrze. Jestem nadmiernie obciążony. Dobra. Idziemy dalej. Do Hamlet. No, nie chciałem do wschodniej części, pomyliłem się. Czy kowal jest? Nawet o północy kowal jest na swoim posterunku. Miło z jego strony. Jestem zbytnio, odniosę zbyt wiele przedmiotów. A czy masz jeszcze ten krótki miecz plus jeden? Nie, chyba zniknął. Komuś musiał go opylić. Dziad jeden. Jak to jest dać coś złodziejowi, kurde. Dobra, pozbądźmy się tych rzeczy za jakieś drobniaki, ale zawsze to coś. Trzy sztuki złote. Mamy jakieś przeszywane rękawice, w sumie nie wiem po co. Dobra. Dobra, to piwowar, on jest w północnej części, browar, z tego co dobrze pamiętam. Akurat browar łatwo poznać, bo... Browar miał taką dużą... Duże kotły. Właśnie. Trochę mnie zdziwiło, że Burn nie ma lepszych czarów, z czasem mu się nie pojawiają. Dobra, Miki. Nikogo tu nie ma. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Życzę sobie, żeby wyjść. Tak jest, natychmiast. Możemy to zrobić, wyjść z lokacji, dziękuję. Poczekajmy do rana. Da się zrobić. Miki. Mamy. Miki, ukradłeś kulę Mony. Ciszej, błagam, nie chcę mieć kłopotów w pracy. Jeżeli masz mi coś do powiedzenia, poszukaj mnie nocą w Nulp. Jestem tam codziennie. W porządku, do zobaczenia w Nulp. Jak
Jak sobie życzysz. Teraz musimy wracać z powrotem tam. Poświata, Nulp. Trzy wilki. Nie, one mają dużo ataków. Ech. Dobra. Czekajmy do wieczora. Tego co kojarzę, gdzieś tutaj powinien być. Czekajmy może jeszcze parę godzin, tak dla pewności. I takie standardowe, musimy chyba przeładować mapę. Więc hyc do najbliższego domu i z powrotem. Okej, nie widzę go. Dobra. Ja musiał poszukać to, gdzie go można teraz znaleźć. Bo powinien gdzieś tutaj być. Albo o północy może jest. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie chcę zrobić ten quest, żeby móc tutaj kupić domek, chociaż nie wiem ile jeszcze to kosztuje. Domek się nam przyda w sumie do wypadów do świątyni. Dobrze będzie mieć do czasu wrócić tu i gdzie tu przenocować i odpocząć. Więc myślę, że to będzie dobry pomysł. A poza tym, no cóż, no już realnie mamy lokację świątyni, możemy tam iść i zrobić porządek, więc to pewnie na już niedługo będzie w najbliższych odcinkach. Póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!